nie do końca uczciwie zachował się adwokat względem mnie. Miałem wyjść maksymalnie po 2 latach. Okazało się, że jednak zostałem skazany. I to w pierwszej instancji na 8 lat. Tak po kolei to wszystko, co zbudowałem, waliło się na moich oczach, a ja nie byłem bezsilny, nie mogłem nic zrobić. Na końcu też straciłem ten dom. Zacząłem czuć strach. Miałem wrogów z innych grup, miałem mnóstwo takich sytuacji, którymi też się naraziłem innym, a takie były zasady w tym życiu. Jeśli nie ja, to oni mnie, tak? Czułem się taki obnażony, czułem się bezsilny. Nie miałem pieniędzy, nie miałem zaplecza, nie miałem kolegów, którzy za mną stali zawsze w takich sytuacjach. Wręcz przeciwnie, wszystko stracone. Teraz ja po prostu, nie wiem, zaczęło do mnie docierać, że tak naprawdę więzienie jest dla mnie wybawieniem. Więc to było tak straszne, tak mocne doznanie, że ja zacząłem myśleć o samobójstwie. Przyszły po prostu takie lęki i myśli samobójcze, że byłem przekonany, że któregoś dnia odbiorę sobie życie. Tylko nie miałem odwagi. W więzieniu Karol spotyka Marcina, bardzo niebezpiecznego niegdyś gangstera. Marcin, poszukiwany listem gończym za zabójstwo i szereg najgorszych z możliwych przestępstw, długo ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Będąc w Holandii, nawraca się. Zaczyna żyć, jak Pan Bóg przykazał. I mimo, że grozi mu dożywocie, sam oddaje się w ręce policji, zostawiając na wolności młodą żonę i maleńkie dziecko. On powiedział mi o Jezusie w taki sposób, w jaki ja jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił, jak o kimś, kogo bardzo dobrze zna. I ja wtedy pamiętam, pomyślałem, że gdzieś przećpał się na imprezie, że to jest nierzeczywiste, to jest niemożliwe. To takie trochę sekciarskie, jak ktoś mówi ci, słuchaj, Jezus żyje, Jezus zbawia, Jezus jest Bogiem. I tak też do tego podszedłem na początku. Zaczął mówić o takiej realnej obecności Boga dla każdego, kto wierzy w to. Zastanawiałem się, czy to nie jest jakiś rodzaj wariacji, czy pod wpływem przeżytego stresu, przeżytych emocji, ja po prostu nie uciekam sam w jakąś filozofię, czy w jaki, nie wytwarzam w podświadomości stanu, który po prostu pozwala mi przeżyć to, co mnie spotkało. I takim przełomowym momentem było to, jak przeczytałem w Ewangelii Mateusza, jest taki werset, w którym Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i umęczeni jesteście, a ja was pokrzepię. I ja poczułem wtedy taki ogromny ciężar mojego życia. Ja czytając te słowa poczułem, że jestem taki po prostu zmiażdżony moim własnym życiem i w myślach sobie po prostu zawołałem do Boga, mówię: Boże, jeśli to wszystko prawda, o czym tu jest napisane, jeśli Ty jesteś prawdziwy, bo ja w Ciebie nie wierzę, to ratuj moje życie, bo ja umieram. Wtedy zacząłem czytać Nowy Testament, tak mocniej, jeszcze bardziej szczegółowo, dogłębnie. Zrozumiałem, że ten, który przyszedł do mnie, to był Jezus, który zmienił moje życie. To był Bóg, który realnie od tamtej pory wkroczył w moje życie i przemienił je, dał mi siłę. Ja zrozumiałem, że ja mogę mieć dobre życie. Ja zrozumiałem wtedy, że jeszcze nic nie jest stracone. Karolowi powraca chęć do życia. Swój wyrok znosi ze spokojem i pokorą. Zaczyna dostrzegać wokół siebie innych ludzi, pomagać im. Drugi człowiek, który nigdy przedtem się nie liczył, zaczyna być dla niego bardzo ważny. On mi powiedział, że jest człowiekiem nawróconym. Ja z początku tego jakby nie zrozumiałem. Pomyślałem, że jakiś świr, nie? Jakiś walnięty gość, bo dziwnie się do mnie uśmiechał w więzieniu, nie? W sumie tak, więzienie to jest takie miejsce, gdzie ludzie pałają nienawiścią do siebie i jest trudne, to jest takie trudne miejsce. A tu stoi człowiek, który jest uśmiechnięty, jakiś taki zadowolony z życia, nie? Ja mówię, o co mu chodzi, nie? Zacząłem dostrzegać innych ludzi wokół siebie. Kurczę, na przykład temu można pomóc, ten ma to, a ten się zmaga z tym. I jakby w taki zupełnie inny sposób zacząłem ich postrzegać. Ja wspałem, pamiętam, pierwsze co zrobiłem, zapaliłem papierosa i zrobiłem sobie kawę. On pierwsze co zrobił, spytał mnie się, czy może uklęknąć i się pomodlić, nie? I to mnie tak bardzo dotknęło, nie? Że mówię, ja jestem takim człowiekiem, który też niby wierzy w Boga, ale na przykład mój dzień się inaczej zaczyna, nie?
W ogóle jego życie było całkiem inne, nie? On pomagał ludziom bardzo mocno w więzieniu. Któregoś dnia przyszedł do mnie kierownik ochrony więzienia i poprosił mnie, czy nie chciałbym pójść na oddział terapeutyczny, który tam był w tym więzieniu, abym siedział z takimi ludźmi, z którymi oni sobie nie dają rady. Siedziałem na takiej celi dla niebezpiecznych i tego, i przechodziłem takie długotrwałe załamanie nerwowe. No, mogę powiedzieć, że uratował mi życie. Ale czy to Bóg przez niego uratował mi życie, nie? Ja w to wierzę, nie? Bardzo mocno w to wierzę. To jest też dla mnie takie świadectwo, że ten czas był takim fajnym, dobrym czasem, który gdzieś Bóg dał mi, żebym jako etap mojego życia gdzieś tam spędził. Po wyjściu z więzienia Karol już nigdy nie powrócił do dawnego życia. Żyje uczciwie i ciężko pracuje. Zmaga się z problemami, które dotykają dziś większość ludzi. Dzisiaj tak naprawdę moja sytuacja nie wygląda rewelacyjnie, jeśli chodzi o jakieś finanse. Tak? Ja ciężko pracuję, mam długi, z których staram się wyjść, ale jestem człowiekiem szczęśliwym. Jakby mam wiarę, że moje życie to jest dobre życie. Wiele osób, które spotykam ze starego życia, którzy mnie znali, mówią, no fajnie, trzymaj się, ale wiesz co, coś jest chyba z tobą nie tak. Coś się jednak stało. Wiem też, taka opinia była wśród policji, że przesłuchiwano kogoś z mojego byłego środowiska, a potem mnie do takiej bardzo ważnej sprawy w Polsce. I jeden z takich znanych prokuratorów właśnie, bodajże on w CBS-ach pracuje, powiedział do tego mojego znajomego, wiesz co, Karol to z braku narkotyków w więzieniu zaświrował. Karol stracił szacunek u wielu swoich dawnych kolegów, ale zyskał go wśród ludzi, na których mu dziś zależy. Ma wielu nowych przyjaciół, prawdziwych przyjaciół. Takim też ciekawym tematem było to, że gdy zaczął mieszkać z powrotem na swoim osiedlu, spotykał kolegów z przeszłości. Paczki lokalne, grupy przestępcze, które znały go takiego, jakim był. I kiedy nagle okazywało się, że przestaje być kompanem do kolejnej połówki, a zaczyna mówić chłopakom o Bogu, najpierw to oczywiście wywołało totalny ironiczny śmiech i oczywiście farsę, że w ogóle mu odpaliło, że to jest jakiś odjazd religijny, że wpadł jakiś zachwyt i zaraz mu przejdzie. Okazało się, że inaczej, że jego świadectwo i jego sposób zachowania i jego sposób życia, który po prostu jest bardzo ewidentny, zaczął docierać do tych chłopaków lokalnych. I nagle na nabożeństwo przychodzi Karol z całą ekipą łysych pał, wytytułowanych, wydziarganych facetów, którym się trudno patrzy w oczy, bo przeciętny mężczyzna tego nie unosi. On stał się, może powiedzieć, postacią, legendą wśród kolegów, którzy jeszcze siedzą w więzieniu. Oni krążą legendy w całej Polsce. Jego zapraszają z więzień, żeby przyjeżdżał i opowiadał historię swojego życia. I jego postawa tak nieprawdopodobnie wzbudza nadzieję wśród chłopaków, którzy po pierwsze w mentalności społeczeństwa są już przekreśleni, bo w większości społeczeństwa jest taki pogląd, że ze świata przestępczego raczej nie można wrócić, nie można stać się normalnym człowiekiem, więc oni żyją po takim piętnem. A przykład Karola jest żywym dowodem, że można. Mnie nie zmienił ksiądz, nie zmienił pastor, nie zmienił mnie Kościół, ale ja wierzę, że przyszedł do mnie Bóg, którego ja znalazłem, czytając Ewangelię, z wiarą. Jak myślę, że kiedyś, gdybym ktoś powiedział, bym tego nie chciał, ale też z drugiej strony wiem, że każdy, kto jakby będzie tego chciał, tak naprawdę chciał, że nie na zasadzie, dobra, to ja sobie zobaczę, o czym ty gadasz. Tylko na takiej zasadzie, ja chcę zmienić coś w moim życiu, nie mam siły tego zmienić, a skoro jest to możliwe dla takiego człowieka jak ja, to jest, ja mówię teraz o sobie, to jest i możliwe dla ciebie, i ciebie, i ciebie, i ciebie, tak? W następnym odcinku historia Daniela.
groźnego bandyty z gangu Paszy.